Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj z racji tego, że już najprawdopodobniej od piątku będziemy mieli dostępny legendarny loch, odpowiem wam na takie najczęściej zadawane pytania w tym filmie, takie, które się przewijają tak naprawdę pod każdym filmem odnośnie legendarnego lochu i cały czas ludzie pytają praktycznie o to samo, więc ten film będzie taką odpowiedzią dla nich. Oprócz tego wiadomo, jeżeli ktoś i tak będzie zadał te pytania, to dobrze, żebyście zamiast dawali mu, można powiedzieć, rybę, to żebyście mu dali wędkę, czyli link do tego filmu, on sobie obejrzy i mam nadzieję, że raz na zawsze zapamięta, jak ten legendarny loch działa. Ja tutaj mam z boku taką ściągę. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma nową kolekcję gier o średniowieczu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, są tutaj naprawdę gierki w fajnych cenach. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo gier na inne platformy, karty podarunkowe do ładowania i tego typu rzeczy. Eneba wyróżnia się też tym, że jeżeli będziecie mieli jakiś problem ze swoim kluczem, który zakupicie, to działa tam support 24/7 przez live chat, możecie się skontaktować i wyjaśnić wszelkie problemy. No i zachęcam oczywiście do linków w opisie, dlatego że tam znajdziecie sobie aktualną ofertę. Możecie zarejestrować się z mojego reflinku i dostać 1 euro na start. Możecie również użyć kodu NEUTRAL. Zaprezentuję, jak to działa. Wybierzemy sobie tutaj nową gierkę tak naprawdę. Możemy sobie ją kupić za 105,58 zł. No i jeżeli nas zapytają o kod rabatowy, no to wpisujemy po prostu NEUTRAL i dzięki temu dostaniemy 3% zniżki. Więc myślę, że to jest również fajna okazja, żeby właśnie sobie jakąś gierkę nową zakupić. Jak widzicie, rabat 3,16 zł, z której będę delikatnie korzystał, ale może zacznijmy od tego. O co chodzi w ogóle z legendarnym lochem i co to jest? Jeżeli ktoś nie grał w tą grę, jak był ten legendarny loch, ostatnio był z okazji Wielkanocy, no to zachęcam, żeby sobie wpisał na YouTubie po prostu legendarny loch Neutral i tam na pewno zobaczy, jak generalnie wygląda ten legendarny loch, o co w nim chodzi, jak to się je i tak dalej, bo to jest, można powiedzieć, taka dość duża nowość, do czego nas Shakes nie przyzwyczaił, bo do tej pory Shakes to był taki po prostu kliker, a tutaj nagle taka mini gierka, powiedzmy, w tej grze, coś w tym stylu, no nie? Także sobie po prostu obejście. Jeżeli jeszcze chodzi o taktykę, jak przechodzić ten legendarny loch i tak dalej, to powstała pewna taktyka właśnie przy okazji legendarnego lochu tego Wielkanocnego, ale ja nie będę w tym momencie wam o niej mówił, dlatego że nie wiem, czy się jeszcze coś nie zmieni. Może zmienią funkcjonowanie tego lochu, który będzie teraz na urodziny, może coś tam się ciekawego wydarzy i ta taktyka już nie będzie aktualna. Jeżeli jednak nadal będzie, to ja, bo to nie jest mojego autorstwa, to jest autorstwa tam jednej osoby, do której oczywiście wyślę wam link w komentarzu właśnie w tym filmie, w którym będziemy ją omawiać, żebym ja ją, można powiedzieć, bardziej rozpowszechnił. No ale to jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli ona będzie aktualna, to taki film pewnie gdzieś tam, nie wiem, w piątek, bardziej w sobotę pewnie wleci na ten temat. No ale okej, zaczynamy. O co w ogóle chodzi z legendarnym lochem, to już wam powiedziałem. Legendarny loch jest otwierany przeważnie na jakieś, można powiedzieć, tam ciekawe eventy pokroju. Był na Halloween, był na Boże Narodzenie, był na Wielkanoc, no i teraz będzie czwarty właśnie na urodziny gry, więc z okazji takich ciekawszych eventów, większych, jest właśnie otwierany ten legendarny loch. Najprawdopodobniej to jeszcze nie jest potwierdzone, ale na 99% będzie on dostępny do gry już od przyszłego piątku i będzie dostępny przeważnie przez, jest otwarty przez właśnie 10 dni. Ostatnio był przez 11, no ale tak można powiedzieć, że okolice właśnie 10 dni. Żeby wejść do tego legendarnego lochu, no to tutaj w prawym dolnym rogu, tu w ogóle wszystko działa, dobra. W prawym dolnym rogu, jak widzicie, macie taki portal i macie Under Construction i jak już będzie otwarty ten legendarny loch, no to tutaj będziecie mogli do niego wejść właśnie poprzez kliknięcie tej ikonki w prawym dolnym rogu na mapie miasta. Jednak są pewne wymogi. Po pierwsze, musicie mieć minimum 50 level, to jakby w obecnych czasach w tej grze jest dosłownie kilka dni roboty, już ten 50 level macie, nawet free to play, także myślę, że z tym nie będzie problemu, ale jeżeli ktoś jeszcze go nie ma, no to dobrze, żeby do piątku udało mu się go wbić, ten 50 level po prostu. No i druga sprawa jest taka, że dużo pytań jest pod filmami właśnie, dlaczego nie mam tego legendarnego lochu, dlaczego nie mogę do niego wejść i tak dalej, więc tak jak mówię, 50 level, a druga sprawa to jeżeli gracie, nie wiem, na telefonie, na Steamie, na aplikacji i tak dalej, bądź też na przeglądarce, ale dawno tam nie odświeżaliście strony, no to najprawdopodobniej po prostu musicie zrobić aktualizację. Zaktualizujcie sobie aplikację na telefonie, zaktualizujcie sobie aplikację na Steamie, to mapkę Shakesową, no i tam odświeżcie stronę, przeładujcie, żeby wam się ściągnęła ta, powiedzmy, nowa wersja gry, no i wtedy ten portal, czyli ten legendarny loch, powinniście mieć właśnie otwarty. Jeżeli chodzi o to, bo też często pytacie, jeżeli jestem berserkiem, mam powiedzmy tam 60 level i tyle siły, czy mi się uda ten loch zrobić i tak dalej, nie ma to totalnie znaczenia. Wasza klasa nie ma znaczenia, nie mają znaczenia wasze statystyki, możecie być nawet bez ekwipunku tak naprawdę, chociaż do tego zaraz przejdę, z tym ostrożnie, ale tak jak mówię, mówię, nie ma to totalnie znaczenia, dlatego że potwory w lochu zawierają wam HP procentowo, czyli jeżeli na przykład, nie wiem, macie 10 milionów HP, a potwór zabiera 10% tego waszego HP, no to zabierze wam oczywiście milion, natomiast jeżeli macie 100 milionów HP, no to ten sam potwór zabierze wam 10 milionów, więc jakby to jest procentowo, nie mają znaczenia wasze itemy, statystyki, klasa, totalnie nic. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o tutaj z tymi itemkami, to powiedziałem, że nie tak szybko, dlatego że ma znaczenie jedyne to, abyśmy mieli ubraną, ulepszoną jakość przedmiotu plus 5, dlatego że, poczekajcie, gdzie ja tutaj mam, o tutaj w hełmie, ulepszona jakość przedmiotu plus 5, dlatego że dzięki temu będą nam dropić lepsze itemki zwykłe, epickie, bo oczywiście z legendarnego lochu mogą nam dropić zwykłe epiki, no i jak przyjdziemy ten legendarny loch, no to dropi nam item legendarny i właśnie ta runa ulepszona jakość przedmiotu działa na ten drop, także przed wejściem do lochu warto sobie ją założyć. Kolejna sprawa to jest tak, z legendarnym lochu możemy dropić epiki ze złotych skrzyń, z bossów i tak dalej, z mini bossów tak zwanych, czyli po prostu no takie zwykłe epiki jak mamy do tej pory, no i jeżeli przejdziemy ten loch ma 100 pokoi, jeżeli go przejdziemy do końca i pokonamy tego ostatniego bossa, no to dzięki temu zyskujemy sobie legendarny itemek. Legendarny itemek to jest taki item, który możemy dostać do klasera, jak widzicie ja tutaj mam na wojowniku akurat mam wszystkie te legendarne itemy, tutaj jest taka specjalna zakładka, do nich to jest z pierwszego lochu halloweenowego, to jest z drugiego bożonarodzeniowego, no i to jest trzeci, który był ostatnio na Wielkanoc i te itemki można je zdobyć tylko i wyłącznie z legendarnego lochu. Dlaczego one są dobre? Dlatego, że one mają statystyki tak jakbyśmy mieli aurę w kiblu plus 10, czyli są po prostu mocniejsze niż zwykłe epiki, oprócz tego zawsze nam dropią z runą na HP i bodajże zawsze nam dropią z miejscem na klejnot, więc no taka legendarka można powiedzieć pełną gębą. Tak jak mówię, jeżeli kogoś zaatakujemy do tutaj klasera, kto ma legendarny item, którego my nie mamy, no to tego legendarnego itemu nie dostaniemy, możemy je dostać tylko i wyłącznie z legendarnego lochu, ale to nic, dlatego że te legendarne itemy nie liczą się nam do procentów tutaj w klaserze, więc nie ma to wpływu, także nie jest to takie pay to win, że jeżeli ktoś jest free to play, to tego klasera nigdy nie zdobędzie 100%, bo mu będzie ciągle tych legendarek brakować, no bo jak widzicie tutaj nawet nie ma licznika pod spodem, tutaj mamy licznik, to jak widzicie mam po 100% już wszystkiego, oprócz potworów, no a tutaj nie ma licznika, dlatego że po prostu te legendarne itemy nam się nie liczą do właśnie klasera. Kolejna sprawa, tak jak mówiłem, w legendarnym lochu jest 100 pokoi, są tacy można powiedzieć mini bossowie, z których jak pokonamy oni nam zabierają więcej HP, aniżeli tam potwór właśnie taki zwykły z normalnego pokoju i ci minibossowie są na poziomie 25, 50 i 75. No i tak jak mówię, no to już taka stricte rozgrywka, są jeszcze dwie ścieżki do wyboru, dzięki temu możemy iść w lewo albo w prawo, to za bardzo nie ma znaczenia oprócz tego, że po prostu jest inny boss na końcu. Ostatnio tam był Voldemort, a druga ścieżka to w sumie nie pamiętam już co to było, no ale można było, to taka ciekawostka, tak jak mówię, to jakby za bardzo nie ma znaczenia, którą ścieżkę wybierzemy, po prostu są inne grafiki, no i jest inny boss na końcu. I kolejna sprawa to tak, jeżeli chodzi o to, jeżeli zginiemy, to oczywiście nasz progres się zapisuje, czyli na przykład jeżeli w pierwszy dzień zginiemy tam mając, powiedzmy, będziemy na 20 pokoju i mamy 0% życia, to jeżeli bo po 24 godzinach nam się odnawia całe HP, czyli tam dokładnie to 100%, oczywiście to tam plus minus, no i jeżeli chodzi właśnie o ten... się trochę zawiesiłem. Jeżeli chodzi o ten legendarny loch i jak to działa, to po prostu ten progres się zapisuje, tak? Nie wiedziałem jak wam to wytłumaczyć dobrze. On się zapisuje, więc następnego dnia jak już będziemy mieć od nowa to 100 HP, 100% HP, no to będziemy mogli zacząć ten legendarny loch znowu od tego 20 pokoju i po prostu lecieć dalej aż do 100. Jeżeli chodzi o HP, to odnawia nam się ono co godzinę 4, dokładnie chyba przecinek 17% i możemy wejść do lochu, jeżeli mamy minimum 20%, czyli wcale nie musimy czekać powiedzmy tego jednego pełnego dnia, tych 24 godzin, żeby mieć to 100% i do tego lochu wejść, tylko możemy tam po tych kilku godzinach, jak już będziemy mieć chociaż to 20% HP, to znowu sobie do niego wejść, więc tak to wygląda jako free to play. No i właśnie często pytacie też w komentarzach, co jeżeli zginąłem, będę musiał od nowa czy coś, no nie, raczej ciężko jest to zrobić na raz bez zginięcia, więc byłoby to bez sensu, jeżeli by właśnie ten progres się resetował, także oczywiście jeżeli zginiecie na 20 pokoju załóżmy, no to na tym 20 pokoju będziecie mogli wystartować, jak już tego HP będziecie mieli znowu jakąś tam fajną ilość. Z legendarnego lochu dropią wiadomo, głównie legendarne itemy, głównie te epiki, dropią też paczki tutaj kamienia, drewna, Także to jest, myślę, że git. Co tam jeszcze? Specjalny loch ma swoje buffy, swoje debuffy, ale to są takie rzeczy już stricte związane. Możecie obejrzeć mój gameplay właśnie z tego legendarnego lochu wielkanocnego, tam zobaczycie o co chodzi. Natomiast to są już takie rzeczy stricte gameplayowe i to myślę, że jak już wyjdzie ten loch, zobaczę z czym to się je, co i jak, to wtedy wam nagram filmik właśnie stricte gameplayowy. To są takie, myślę, najciekawsze informacje, które wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że przyjmiecie to do wiadomości, powiedzmy, że nie będzie setek pytań znowu co i jak. Tak jak mówię, nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone, ale prawdopodobnie od piątku będziemy właśnie mieli ten legendarny log dostępny przez 10 dni około. To by było chyba na tyle. Jakbyście czegoś nie zrozumieli, to pytajcie w komentarzach i przypominam, żebyście wysyłali właśnie sobie link do tego filmu do osób, które będą znowu te same pytania powtarzać, bo one się przewijają pod każdym filmem. Także tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, kciuka w górę przede wszystkim pod tym filmem, żeby dotarł do jak największej ilości osób. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha. Linki są przy 5. komentarzu i opisie. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!